Nagranie przedstawia nierozważnych kierowców lekceważących czerwone światło. Plaga daltonistów? Kamerka samochodowa zarejestrowała niewytłumaczalnie złośliwych kierowców pojazdów ciężarowych zajmujących oba pasy ruchu, spowalniając przy tym inne samochody, a także odbierając im możliwość wyprzedzenia. Co myślicie o takim zachowaniu? Materiał ukazuje nierozważnego kierowcę, który najwyraźniej w ostatnim momencie przypomniał sobie, że musi zjechać na skrajnie prawy pas przeznaczony do skrętu w danym kierunku. Prowadzący zajeżdża drogę autorowi nagrania, przejeżdżając przy tym przez linię ciągłą. Nagranie przedstawia bezmyślnego kierowcę łamiącego zakaz po zakazie. Mężczyzna w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o około 100 km na godzinę, nie reagując przy tym na sygnały dźwiękowe oraz świetlne. Jak możemy zauważyć, w niebezpieczny sposób wyprzedza również inne pojazdy. Kamerka samochodowa zarejestrowała lekkomyślnego kierowcę czarnego pojazdu, który przystąpił do manewru wyprzedzania przed przejściem dla pieszych, nie zmniejszając przy tym prędkości. To mogła być droga podróż. Nietypowa sytuacja na drodze. Kierowca srebrnego pojazdu poruszający się lewym pasem nagle zwalnia, sprawiając, że pas przeznaczony do szybszej jazdy zamienił się w prawy. Nagranie przedstawia kierowcę, którego prędkość pogromił fotoradar. Prowadzący jechał z widocznie za wysoką prędkością jazdy. W momencie, w którym fotoradar wykonał fotografię, mężczyzna dynamicznie spowolnił pojazd. Można powiedzieć, że wręcz zahamował. Autor nagrania zarejestrował pojazd ciężarowy wyprzedzający innych kierowców lewym pasem ruchu. Czy dany manewr nie jest przypadkiem karalny w danej sytuacji? Nagranie przedstawia lekkomyślnego kierowcę srebrnego pojazdu, który przystąpił do manewru zmiany pasa ruchu na widocznej linii ciągłej, zajeżdżając przy tym drogę autorowi nagrania. Prowadzący najwyraźniej nie zrozumiał, że popełnił błąd, ponieważ w ramach nauczki dla nagrywającego specjalnie zaczął hamować. Materiał ukazuje niebezpieczną sytuację w postaci potrącenia mężczyzny na przejściu dla pieszych. Jak możemy zauważyć, potrącająca mężczyznę karetka nie poruszała się na sygnale. W takim wypadku kogo możemy winić za zaistniałą sytuację? Jak wiemy, unoszące się do góry rogatki nie dają kierującym prawa do dalszej podróży pojazdem. Obowiązuje nas również przestrzeganie sygnalizacji świetlnej. Niestety nie każdy o tym pamięta, doprowadzając do wielu wypadków. Szacunek dla prowadzących pokazanych na nagraniu, którzy pomimo podniesienia szlabanu nie przejechali za niego, widząc czerwone światło na sygnalizacji. Chwila nieuwagi, rozproszenie czy też zmęczenie. Jak myślicie, co doprowadziło do zaistniałej sytuacji, w której pojazd ciężarowy zajechał poza obszar drogi, przewracając przy tym pojazd? Wideo prezentuje bardzo kolizyjne rondo. Jak możemy zauważyć, niektórzy kierowcy zapominają przepisów ruchu drogowego, doprowadzając przy tym do wypadków. Nagranie przedstawia bezmyślnego kierowcę poruszającego się pasem przeznaczonym do skrętu w lewo. Prowadzący jednak miał inny pomysł, ponieważ postanowił skręcić w prawo, lekceważąc przy tym czerwone światło. Co myślicie o takim zachowaniu? Poprzedzający autora nagrania pojazd musiał nieźle nabroić, ponieważ jak możemy zauważyć na nagraniu, kierowcy pojazdów ciężarowych zablokowali mu przejazd w celu niekoniecznie miłej pogawędki. Trzymaj go tego. O, zatrzymali go. Pójdzie prawo. No i dobrze. Jest nagrany ten chuj! On jest nagrany, nie bójcie się! Żebyś miał kamerę, to loro, nagrał. Ja go mam nagranego, mam kamerę włączoną, nie bój się. Materiał przedstawia mężczyznę, który najwyraźniej musiał dać upust swoim emocjom. Za cel dewastacji wybrał sobie nikomu niewinny przystanek autobusowy. Na jego nieszczęście na miejscu szybko pojawiły się odpowiednie służby. Jak myślicie, czy w takiej sytuacji tramwaj ma bezwzględne pierwszeństwo? Co gdyby pieszym nie był dorosły mężczyzna na tyle rozważny, aby się zatrzymać, tylko biegnące przez przejście dla pieszych dziecko? Na nagraniu zauważyć możemy blokujących się wzajemnie kierowców. Prowadzący blokują sobie nawzajem przejazd, wstrzymując chwilowo ruch drogowy. Materiał przedstawia nierozważnego kierowcę srebrnego pojazdu łamiącego prawo poprzez wykonywanie manewru wyprzedzania, przejeżdżając przez podwójną linię ciągłą. Kamerka samochodowa zarejestrowała niecierpliwego kierowcę siedzącego na zderzakach innych uczestników ruchu drogowego, a także poganiającego ich światłami. Prowadzący porusza się slalomem pomiędzy pojazdami z widocznie za wysoką prędkością jazdy, stając się potencjalnym zagrożeniem na drodze.
Czy autor nagrania wymusił pierwszeństwo przed niebieskim busem? Tak twierdzą prowadzący danego pojazdu, którzy jechali za nagrywającym w celu zrobienia awantury na środku jezdni. Myślicie, że im ulżyło? Nagranie ukazuje niebezpieczne wykonanie manewru skrętu w lewo przez kierowcę srebrnego pojazdu. Prowadzący wymusił pierwszeństwo na autorze nagrania, a także nie zasygnalizował zamiaru zmiany toru jazdy. Komiczne nagranie na rozładowanie stresu związanego z masą nieostrożnych kierowców przedstawia lawetę posiadającą zawartość w postaci małego samochodziku dziecięcego. Prowadzący miał bardzo ważne zadanie dowiezienia zabawki w jednym kawałku. Złych kierowców niestety nie brakuje. Materiał przedstawia opóźnionego w myśleniu kierowcę, który w ostatnim momencie zdał sobie sprawę, że nadszedł czas skręcić w prawo. Niestety pominął fakt, że za późno zdecydował się na ten manewr, przejeżdżając przez linię ciągłą oraz zajeżdżając drogę autorowi nagrania. Zabawna, lecz niestety niebezpieczna sytuacja przytrafiła się autorowi nagrania, który zarejestrował jadącego na gapę mężczyznę. Ciekawe, jak się tam dostał. Zamieszanie drogowe spowodowane zostało przez kierowców pojazdów ciężarowych zajeżdżających sobie nawzajem drogę. Prowadzący, próbując wybrnąć z sytuacji, niestety wstrzymał tym ruch drogowy. Nagranie przedstawia bardzo uprzejmych kierowców zatrzymujących się przed przejściem dla pieszych w celu przepuszczenia pieszego w postaci psa. Super, że zwierzę poczekało, nie pchając się na jezdnię. Parkowanie definitywnie pokonało tego mężczyznę. Na nagraniu możemy zauważyć próbę wyjechania pojazdu z miejsca postojowego. Po paru nieudanych podejściach prowadzący postanowił własnoręcznie przestawić samochód. Zwierzęta wybiegające na jezdnię stwarzają realne zagrożenie niezależnie od uczestników ruchu drogowego. Ważne jest, aby na trasach narażonych na obecność dzikich zwierząt zachować odpowiednią prędkość. Kamerka samochodowa zarejestrowała nieodpowiedzialne zachowanie policjantów, którzy poruszają się z widocznie za wysoką prędkością w terenie zabudowanym. Jak myślicie, czy ta podróż zasługuje na mandat? Materiał ukazuje pojazd ciężarowy, który został zmuszony do cofnięcia przed sygnalizator świetlny, ponieważ zlekceważył czerwone światło, doprowadzając tym do blokady przejazdu innych uczestników ruchu drogowego. Według prawa uczestnicy ruchu drogowego muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym poruszającym się na sygnale. Ale co myślicie o pojazdach, które podpięły się pod dany tor jazdy? Na nagraniu możemy zauważyć niebezpieczną sytuację, w której kierowca białego pojazdu nie umie trzymać się swojego pasa ruchu, powoli zajeżdżając drogę autorowi nagrania. Trzymać tego pasa, ty debil. Ostatni materiał w dzisiejszym zestawieniu ukazuje wykroczenie w postaci wymuszenia pierwszeństwa przez biały pojazd. Manewr zastosowany został na autorze nagrania. Brak rozwagi czy błaha sprawa? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu.